Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 48 odcinek Zarychty na solo. Mamy kolejną zapowiedź sezonu 18-19. Tym razem wpadamy na sześciokrotnych mistrzów NBA, czyli Chicago Bulls. Drużynę, której kibicuję ja od małego. Oczywiście miało to związek z tym, że Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, później Dennis Rodman, czyli ta drużyna, która rozbudziła moją wyobraźnię, moją fascynację ligą NBA i samą koszykówką. To na nich się wychowywałem i to oni mają w moim sercu największe miejsce zarezerwowane dla siebie. No i to dzisiaj w kierunku tego Chicago zawsze patrzę gdzieś tam z sentymentem, z niepokojem niestety w ostatnich sezonach, bo Chicago jadą mocno w dół i nie wygląda na to, że zamierzają się od tego dołu jakoś specjalnie odbić. Owszem, zrobili jakieś ruchy w trakcie off-season, ale to nie były na tyle mocne ruchy, żeby dawały szansę na playoffy chociażby w tym sezonie. Więc niestety mam wrażenie, że przed nami kolejny stracony sezon Chicago Bulls. Mam nadzieję, że w tym sezonie trochę zostaną ograni młodzi zawodnicy, że to oni dostaną swoje szanse i będzie szansa na dalszą przebudowę drużyny na kolejne sezony. Okej, to może zacznijmy od tego co zawsze, czyli od trenera. Fred Hoiberg pracować będzie już czwarty sezon w NBA, czwarty sezon w Chicago i jak spojrzałem na jego bilans, to tak nie do końca wierzyłem, że jest prawdziwy, no bo w 3 sezony wygrał 110 spotkań, przegrał 136, wszyscy na nim wieszają psy, wszyscy po nim jadą, śmieją się z niego, że chociażby nie był w stanie postawić się Jimmy'emu Butlerowi, no ale mamy przecież szkoleniowca, który raz zagrał w playoffach z tymi Chicago, drugi raz otarł się o te playoffy, bo miał chyba bilans 41-41 jako debiutant i tam 9 miejsce chyba Chicago wtedy zajęło w konferencji wschodniej. Także ten bilans nie jest wcale jakiś taki tragiczny, przynajmniej nie ma się czego wstydzić, to na pewno Fred Hoiberg. Natomiast wciąż pozostaje kilka pytań, które się przewijają od samego początku, od jeszcze tych historii z Jimmy Butlerem naskakującym na głowę Hoiberga. Czyli czy po prostu Hoiberg ma posłuch w szatni, czy jest w stanie trafić do tych swoich zawodników? O tyle Chicago zrobili mądrze, że pozbyli się weteranów mogących podważać jego autorytet, takich jak chociażby Jimmy'ego Butlera, no i w zamian dali mu drużynę młodych chłopaków, których łatwiej jest gdzieś tam ułożyć, ulepić plasteliny i zrobić z nich zespół, który Hoiberg chciałby, żeby oni byli. Problem natomiast jaki mam jest taki, że nie do końca widzę filozofię Hoiberga, jakiś jego styl unikalny, którym chciałby grać. Nijak to też nie łączy się z tym, co robi management, bo niby, tak gdzieś pamiętam, słyszałem, że Bulls mieliby grać nowoczesną koszykówkę, ale ściągany jest Jabari Parker, który nie ma rzutu. Chcą się rozwijać, a stawiają na dwóch gości po kontuzjach, czyli Parker właśnie też i Zach LaVine. Gdzieś tam to ryzyko jest, wydaje mi się, dosyć duże, być może nawet za duże. No i czy w tym wszystkim Fred Hoiberg jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu? Nie wiem. Nie, to jest mi trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że ten sezon da nam trochę lepsze spojrzenie na to, bo widać było, że gdy Hoiberg dostawał dobrą drużynę z Dwayne'em Wade'em, z Jimmy'em Butlerem, potrafił z tą drużyną zrobić playoffy. Teraz dostał drużynę słabą i oczywiście wynik musiał być taki, jaki był w poprzednim sezonie. Natomiast co będzie teraz, to cholera jedna wie. Jeśli miałbym ocenić Freda Hoiberga, no to jak dotąd będzie to najniższa ocena wśród wszystkich trenerów w tych zapowiedziach sezonu, które się pojawiły. Będzie to ocena 3. Z tego względu, że Hoiberg, tak jak mówię, nie przekonał mnie jeszcze do siebie, nie mam jakiegoś konkretnego obrazu tego trenera przed sobą. Raczej trochę chaotycznie to wszystko wygląda, takie przynajmniej ja mam odczucia. No i chciałbym, żeby Hoiberg oczywiście się określił wreszcie, żeby zdobył posłuch w szatni i miał fajny pomysł na tą koszykówkę w Chicago, bo ludzi, którzy tam przychodzą, ludzi, którzy kibicują Bulls, jest mnóstwo. I nie tylko w Chicago, ale też na całym świecie. Tak chociażby patrząc po tym, że fanpage Chicago Bulls Polska jest jednym z największych fanpage'ów o koszykówce w Polsce. Więc tych fanów tej drużyny jest naprawdę mnóstwo. I najzwyczajniej w świecie dlatego warto byłoby tą drużynę odrodzić, tak? Przywrócić jej blask i znowu zacząć liczyć się w walce o najwyższe trofea w NBA. No dobrze, no to teraz kim ten Hoiberg miałby te trofea zdobywać? No niestety nie jest tam za różowo, no ale przejdźmy, obwodowi.
Pierwszą piątkę tworzyć będą na obwodzie Chris Dunn i Isaac Lavin. Dwaj zawodnicy, których Bulls pozyskali w ramach wymiany za Jimmy'ego Butlera. Zresztą 3/5 składu to jest ta wymiana z Jimmy'em Butlerem. 3/5 pierwszej piątki docelowej oczywiście. Więc Chris Dunn i Isaac Lavin, gracze, którzy mają już ze sobą rok gry w Chicago. No, że Lavin nie cały rok gry, no bo wiadomo, wracał po zrywaniu więzadeł krzyżowych i nie był w stanie zagrać przez większość poprzedniego sezonu. Jak wrócił, to też nie był to oczywiście ten Isaac Lavin, którego pamiętamy z Minnesoty, z tego jedynego sezonu pod wodzą Toma Thibodeau. No i zobaczymy, jak teraz Lavin spisze się wreszcie jako ten pierwszy, najważniejszy strzelec drużyny, bo za takiego prawdopodobnie będzie uważany. No, Lavin ma ogromne braki po bronionej stronie parkietu i wciąż to widać. Była nawet taka jedna scenka w preseason, gdzie zaliczył przechwyt, zachował się dobrze w obronie w jednej z akcji, skończył z góry i cała ławka wiwatowała. Trenerzy przybijali mu piątki za to tylko i wyłącznie, że dobrze zagrał w obronie, więc widać, że zależy na tym Chicago, żeby on się poprawił, samemu temu zawodnikowi też. Więc mam nadzieję, że to się uda. Bo jakoś taką sympatię mam do tego zawodnika, nie wiem, nie umiem jej podeprzeć czymś konkretnym, po prostu tak mam i już. Drugi gracz to Chris Dunn, gość, który wyszedł spod skrzydeł Goda Szamgoda z NCAA, który miał być jednym z najlepszych rozgrywających swojego draftu, natomiast no, w Minnesocie się nie przebił, nie dostał tam swoich minut. Był rezerwowym, który słabo po prostu wyglądał. W Chicago wyglądał dużo lepiej w poprzednim sezonie. Dostał swoją szansę i ją nawet nieźle wykorzystał. Natomiast żebyśmy, mam wrażenie, myśleli o Chrisie Dunnie jako o tym zawodniku, na jakiego był prognozowany przed draftem, przed przyjściem do NBA, no to jeszcze trochę zostało pracy przed nim. No i poziom musi zostać przez niego podniesiony, żeby tak to wyglądało, jakbyśmy tego wszyscy chcieli. No bo Chris Dunn miałby być rozgrywającym, który świetnie wjeżdża pod kosz. Ja bym widział go przy wjazdach pod kosz docelowo ktoś blisko Russella Westbrooka, jeśli chodzi o to, jak szybko potrafi wjechać blisko obręczy. I tego bym chciał, natomiast czy to dostaną wszyscy, tego nie wiadomo. Dalej na obwodzie mamy Denzela Valentina, który obecnie nie gra w preseason ze względu na skręconą kostkę. Natomiast to nie jest jakiś poważny uraz, tam mówiło się o 1-2 tygodniach przerwy, więc myślę, że w okolicach startu sezonu zasadniczego Denzel Valentine wróci do gry. No i liczę na to, że będzie notował dalszy rozwój, bo te poprzednie rozgrywki były bardzo obiecujące z mojego punktu widzenia. Lavin pokazał się jako niezły strzelec z półdystansu i z dystansu. No i mógłby dalej rozwijać się w tym kierunku, żeby być po prostu dobrym takim sidekickiem, gościem, do którego można odrzucić piłkę przy trudnej sytuacji blisko kosza, bądź też przy jakimś podwojeniu i wtedy on by zdobywał te punkty z rzutami chociażby za trzy. Co dalej ciekawe, jak pokazuje preseason, mamy jasno i wykrystalizowanego zmiennika dla Chrisa Dunna i będzie to Cameron Payne, który przyszedł do Bulls w połowie poprzedniego sezonu z Oklahoma City Thunder. No, tam długo się leczył, nie grał trochę, siedział na ławce. No teraz widać, że z tego zawodnika, z którego się śmialiśmy swego czasu, że jest tancerzem na ławce Oklahoma City Thunder na potrzeby Russella Westbrooka, że Payne może być niezłym zmiennikiem dla Chrisa Dunna, bo ma swoje fajne momenty w trakcie preseason. Natomiast to wciąż jest daleki poziom od tego, co byśmy oczekiwali od takiego zmiennika. No, tak naprawdę na dzisiejszy moment, to żeby drużyna zasłużyła na piątkę na obwodzie, to taki Chris Dunn musiałby być z dzisiejszymi umiejętnościami pierwszym wchodzącym z ławki. A tutaj jest zupełnie inaczej, więc to moja ocena Bulls będzie dosyć niska. Tym bardziej, że na obwodzie został już tylko Antonio Blackney, który gra niezły preseason, ma niezły rzut, natomiast jego problem jest taki, przynajmniej ja to na razie tak widzę, że nie idzie z trendami NBA, czyli nie jest wypychany do rzutów za 3 punkty, tylko sporo rzuca tych dalekich dwójek, przez to no, jego efektywność przynajmniej teoretycznie i statystycznie spada. Moja ocena obwodowych? 2 z plusem. Na nic więcej na razie Bulls nie zasługują. Mam nadzieję, że Lavin i Dunn mnie miło zaskoczą,
i że będę musiał odszczekać tą swoją notę na koniec sezonu, ale coś się podejrzewam, że niestety tak nie będzie. Ok, skrzydłowi, czyli kolejny segment, no to zaczynamy, wiadomo, od gracza numer jeden, wokół którego ta drużyna ma być budowana na lata, czyli Finn Lauri Markkanen. Niestety Markkanen opuści najbliższe tygodnie. Doznał bowiem kontuzji łokcia, która go wyeliminuje nawet do 2 miesięcy, czyli tak naprawdę druga połowa listopada, może końcówka listopada, początek grudnia, to jest taki termin, w którym Markkanena dopiero zobaczymy w grze. To oczywiście otwiera szansę dla Jabariego Parkera, żeby zdobyć zaufanie trenera, a także dla Justina Holidaya, żeby po prostu grać w pierwszej piątce. Więc docelowo oczywiście Markkanen będzie tym, przynajmniej dla mnie, jest graczem najbardziej kompletnym w Chicago, tak, bo on zarówno potrafi dobrze zagrać w ataku, jak i jest niezłym obrońcą już w tej chwili. I chociażby nad takim Jabarim Parkerem ofensywą jeszcze nie góruje, bo Parker ma większą łatwość w zdobywaniu punktów, ale w obronie Markkanen jest zdecydowanie lepszy i dlatego ja go sobie wyżej cenię i myślę, że nie tylko ja. No jest to, tak jak się mówi, tym kamieniem węgielnym, na którym Bulls chcą postawić swoją nową siłę i mam nadzieję, że to im się uda. Natomiast, tak jak mówię, niestety te pierwsze 2 miesiące Bulls muszą się zmagać bez niego, a prawdopodobnie wtedy już będzie wszystko jasne, jeśli chodzi o ich bilans i perspektywę na kolejne lato. No dalej, drugim zawodnikiem na skrzydle jest Jabari Parker, czyli gość wyciągnięty z Milwaukee Bucks w trakcie tegorocznego off-season. Jego kontrakt jest dosyć wysoki, ale też jest tylko i wyłącznie na 1 rok z opcją na kolejne i to jest dobre rozwiązanie, bo Bulls będą mogli się po prostu przekonać i potem zdecydować, czy warto zostawiać tego zawodnika, czy też nie. Więc jest to inwestycja oczywiście droga, bo tam około 20 milionów wchodzi w grę, natomiast nie jest to inwestycja jakoś wysoko oprocentowana, tak to nazwijmy, ze względu na długość trwania kontraktu. Także Parker będzie tym kolejnym gościem, na którego warto stawiać, w ofensywie przynajmniej. Idąc dalej, no jest Justin Holiday, który korzysta trochę na tym, że jest bez rybie i to on jest wystawiany obok Parkera w pierwszej piątce w trakcie preseason, więc to on raczej wyjdzie na początku sezonu i będzie miał trochę minut dla siebie. Trudno bowiem byłoby przypuszczać, że dostałby szansę już na teraz Chandler Hutchinson, czyli debiutant wybrany w tegorocznym drafcie, ale myślę, że docelowo to on będzie tym graczem, który miałby być niskim skrzydłowym, chociaż podejrzewam, że Bulls mogą grać wysoko, jak wróci Markkanen, czyli Finnem oraz Jabarim Parkerem. Kolejnym zmiennikiem jest Bobby Portis, który ma dosyć solidny ofensywnie preseason, natomiast w obronie nie jestem w stanie na niego patrzeć. Po prostu on ma wielkie oczy, ale patrzy nie tam, gdzie trzeba i wydaje mi się, że liczba frustracji, jakie miał Robin Lopez już w trakcie tego preseason, tylko i wyłącznie z tego względu, że Bobby Portis nie wie, jak się przesunąć, kiedy się przesunąć, kiedy zagrać na pomocy, kiedy odpuścić swojego zawodnika, bo nie grozi rzutem, a kiedy pomóc po prostu komuś innemu. Jest tak niska ta wiedza po stronie Portisa, że no, działa to destrukcyjnie na chociażby podejście do meczów Robina Lopeza, bo tak jak mówię, widziałem już kilka razy w trakcie tego preseason, że Lopez po prostu cholery dostaje, patrząc na to, jakie błędy w defensywie popełnia Portis. Więc z jednej strony możemy oglądać znowu popisy Portisa w ofensywie jak w poprzednim sezonie, że będzie rzucał po kilkanaście punktów, po 20 kilka, ale co z tego, skoro to samo odda w obronie. I teraz jak sobie tak pomyślę, że będą wychodzić jednocześnie Zach LaVine, Jabari Parker i Bobby Portis w defensywie, no to będzie to bardzo źle wyglądało dla obrony Chicago Bulls. No i ostatni, czwarty zawodnik wśród skrzydłowych, no to jest Chandler Hutchinson, czyli zawodnik, który tak naprawdę jest dopiero u progu NBA. Nie został został wybrany w ostatnim drafcie, miał dosyć solidną ligę letnią, teraz też dostaje niezłe minuty, natomiast no, to jest melodia przyszłości. Poczekam z ocenami tego zawodnika, jak go zobaczę w większej liczbie minut. Ocena skrzydłowych? Trójeczka, nic więcej, nic mniej, po prostu trójeczka za to, kim już Lauri Markkanen się stał po swoim jednym sezonie w NBA i jak wiele znaczy dla Chicago Bulls. No i mimo wszystko za ten ofensywny potencjał Parkera i Portisa, bo w ataku jest on naprawdę spory, natomiast obrona mocno do poprawy. Jedziemy dalej. Podkoszowi, no tutaj niestety Chicago mają kiepską sytuację. Mają 4 zawodników, 3 jest zdolnych do gry, natomiast 1 rokuje, tak bym powiedział. Podstawowym środkowym będzie wciąż Robin Lopez, czyli zawodnik niestety archaiczny już jak na standardy obecnej NBA.
czyli nie rzucający za 3 punkty, nie jakiś świetnie grający na pick and rollu, więc ta jego rola jest dosyć ograniczona i pewnej poprzeczki zawieszonej nie przeskoczy, więc jest tutaj Robin Lopez jako pierwszy środkowy, a jego zmiennikiem będzie Wendell Carter Jr., wybrany w tegorocznym drafcie. To nie jest taki klasyczny center, on będzie grał bardziej jako czwórka, ale myślę, że bardzo często on będzie tym najwyższym zawodnikiem na parkiecie. Carter Jr. umie rzucić za 3 punkty, umie rzucić z pół dystansu, umie zagrać przodem do kosza, tyłem do kosza. No i to jest ten zawodnik, który rokuje wśród podkoszowych Chicago. I to jest ten zawodnik, na którym myślę, że Bulls będą chcieli budować przyszłość. Także Carter Jr. i Markkanen to już jest zaczyn czegoś ciekawego. Natomiast żeby to zagrało, to po pierwsze Markkanen musi być zdrowy, po drugie Carter musi wywalczyć minuty kosztem Robina Lopeza. No to już są dwie rzeczy, które dosyć mocno odsuwają to w czasie, a wiadomo, sezon długi, więc mam nadzieję, że w pewnym momencie oni we dwóch dostaną te minuty spore. Trzecim podkoszowym jest Brazylijczyk Cristiano Felicio, który już wiadomo, chyba że nie będzie graczem na poziomie NBA nawet średnim. No jest taki zapychacz dziury na kilkanaście minut, do 10, solidny w defensywie, nieźle gra na pikach, w ataku, no ale to mówię, to jest gracz w drużynie tankującej na 10 do 15 minut, nie więcej. No i jest jeszcze niestety kontuzjowany wiecznie Omer Asik, który znowu nie gra i nie będzie grał. Szkoda, mam nadzieję, że się wreszcie wyleczy i będzie dostępny do gry. Łączna ocena podkoszowych Chicago to myślę, że podobnie jak obwodowi, czyli 2+. Są trochę lepsi od na przykład New York Knicks, natomiast nic specjalnego. No i ostatnia rzecz, czyli bilans obrony i ataku. No niestety zarówno obrona, jak i atak to Bulls byli na 28 miejscu w NBA, jeśli chodzi o efektywność. Grali dosyć szybko, bo w 10 tempie ligi 100,5 posiadania na mecz, natomiast kluczowe jest to, jak i gdy gra zmieniała się w poprzednim sezonie z Zachiem Lawinem, bo teoretycznie mówimy, że Lawin to jest taki gość, który poprawi im atak, pogorszy obronę i tak jest, natomiast liczby mówią o tym, że z Lawinem jest dużo gorzej niż bez niego. Atak się poprawia o 0,3 punktu na 100 posiadań, ze 101,3 na 101,6. Natomiast obrona spada ze 109,1 na 114,8. To jest fatalny wynik. Najgorszy w całej NBA byłby, nawet gorszy od Phoenix Suns. Natomiast to pokazuje, jak wielką dziurą Lawin jest w defensywie. No i to będzie zdecydowanie problem dla Chicago, więc musi Fred Hoiberg znaleźć jakiś sposób na to, żeby tego Lawina trochę ukryć. Okej, to tyle jeśli chodzi o Chicago Bulls. Dzięki bardzo za przesłuchanie. Był z Wami Piotrek Zarychta. Do usłyszenia.